Apetyt na zdrowie. Audycja sponsorowana przez Ministerstwo Odkształceń Umysłowych. Następny, proszę. Sekcję zwłok piętro niżej. No ale ja... Następny, proszę. Pan siądzie. Co dolega? Doktorze, od pewnego czasu wydaje mi się, że ktoś mnie podsłuchuje. Podsłuchuje? No podsłuchuje. A być może nawet i podpatruje. Podpatruje też? Słyszę jakieś capania, chrząkania, a nieraz tknięcia. To poważna sprawa. Powinien pan jak najszybciej pójść do lekarza. No przecież pan jest lekarzem. Ja? A rzeczywiście. Zatem muszę pana zbadać. Tak? To tak! No, koniecznie ten tego zbadać. Wypuśćcie mnie stąd! Wypuśćcie mnie! Ma pan apetyt? No, jadam za dwóch. Pali pan? Nie palę. Alkohol? Nie piję. Narkotyki? To był naprawdę tylko cukier puder. Cukier puder. Dosyć, to moje ulubione kolano. No cóż, mam dla pana dwie złe wiadomości. Zacznij pan od tej dobrej. Pierwsza zła wiadomość. Nie jest pan zdrowy. I druga zła wiadomość. Jest pan chory. Chory? Chory. Co mi jest? Autopsychosis progressiva. Autopsychosis progressiva. Progressiva. Doktorze, czy mógłby mi pan przetłumaczyć? No bo nie zabrałem ze sobą okulary. Oczywiście będę go. Autopsychosis progressiva. Typ schizofrenii. Rozdwojenie jaźni, no. Rozdwojenie jaźni? Tak, rozdwojenie. U mnie? Doktorze, no czy pan się orientuje, kim ja jestem? A jestem! Sam pan rozumie, doktorze, że w tym stanie rzeczy podejrzenie o jakąś głupią schizofrenię jest absolutnie śmieszne. Śmieszne, śmieszne. Śmieszne. Śmieszne, Maria. A jeśli to prawda? Doktorze, jeśli to prawda, to w mojej sytuacji, na moim stanowisku, to przecież to grozi katastrofą. No takie rozdwojenie jaźni pociągnie za sobą konieczność podwojenia liczby moich zastępców. Podwojenia aparatu urzędniczego. Podwojenia liczby resortów. Podwojenia dotacji. Ba, to przecież w ogóle trzeba będzie podwoić cały naród. Przecież to są gigantyczne koszta. No. Ale szanowny panie, po cóż od razu tragizować. Będziemy przeciwdziałać. Będziemy stanowczo przeciwdziałać. Doktorze... Ratuj pan ojczyznę.
Musi mi pan ufać. Najważniejsze, ufać lekarzowi. A ja przecież nim jestem. Tak, bez wątpienia jestem lekarzem. Czy jest nadzieja? Jak mawiał Freud, Wohl's war, soll ich warten. Co to znaczy? Nie wiem. Ale tak mawiał ten tego Freud. No, skoro tak. Skoro tak. Bądźmy dobrej myśli. Bądźmy ten tego tak. Życzę wesołej przemiany materii. Ten tego. Siostro, znów byli u mnie bracia Kwiatkowscy. No te dwa szajbusy, którym się zdaje, że są. Proszę mi ich więcej nie wpuszczać. Tyle razy mówiłem. Poza tym siedzi u mnie Wiśniewski. Myśli, że jest publicznością. No tak. Tak, śmieje się. Klaszcze. I uważa, że jest go 300 osób. Tak. Ale... Niech się go siostra też pozbędzie. Przecież to jest gabinet psychiatryczny, a tu mi się ciągle jacyś wariaci kręcą. A jeszcze jedno. Zadzwoni siostra z łaski swojej pod Waterloo. I powie, że już ten tego jadę. Wiśniewski, bądźże poważny, wiesz, że ty nie.